Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części elementarza modeli. To, co dzisiaj Wam prezentuję, to ICE drugie, czyli druga wersja tego słynnego pociągu w malowaniu Deutsche Bahna, czyli tak zwanego pociągu o numerze 402. 402 to bardziej, zdaje się, numeracja lokomotywy, która ciągnie. W tym przypadku lokomotywa ciągnąca jest z tyłu, więc zresztą to jest pociąg na zasadzie push and pull, czyli pcha i ciągnie. Zresztą nie będę się wymądrzał, zdaje się, że jeżeli chodzi o silniki trakcyjne, one się znajdują tylko w lokomotywie, która ma pantografy. Oczywiście zupełnie druga ręka, gdzieś tam ocalony od zniszczenia, skład, który jest troszeczkę gdzieś tam pouszkadzany, porysany, ale no stanowi pewną pewne uzupełnienie tej mojej kolekcji tych pociągów ICE, które już widzieliście nieraz właśnie w elementarzu. Była 401, kilka wersji 403, gdzieś tam się przewinęły wagony z 5, aczkolwiek nie ma specjalnego odcinka na ten temat. Także była dieslowa wersja, czyli ten ICETD i tak dalej. Tutaj mamy 402, jedzie ona po torze bez trakcji, jakkolwiek jest to właśnie pociąg no, elektryczny. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj jeszcze uszkodzony pantograf, poza tym czekam, negocjuję, być może uda mi się uzyskać za pół darmo też dekoder dźwiękowy do tego składu, ale nie chciało mi się czekać, bo nie wiadomo jak długo to potrwa, więc prezentuję Wam tutaj właśnie ten skład. Jest to oczywiście produkcja, jeśli nie wspomniałem, a jeśli się powtarzam, to przepraszam, oczywiście Roco. No więc cóż, pokażę Wam szybciutko sam skład, jak on tutaj wygląda. Troszeczkę jest problem z silnikiem, tak jak mówiłem, jest to zestaw właśnie z odzysku. Cofniemy tutaj troszeczkę lokomotywę. Pokażę Wam, o co chodzi z tym pantografem. Żeby nam to nie buczało, proszę bardzo. Tak się prezentuje właśnie ta lokomotywa. Ten pantograf jest tutaj, no właśnie, tutaj brakuje pewnych elementów. No jest on po prostu, generalnie mówiąc, do remontu. Także i tak nie mogę go puścić na zasadzie właśnie, żeby go puścić z pantografem. Dlatego też puszczam go po tym torze, takim niezelektryfikowanym. Ale warto właśnie pochwalić się, no troszeczkę gdzieś tam buczy, jakieś takie szmery, być może ktoś mógłby się do tego przyczepić, ale model modelem, bardzo się cieszę, że posiadam właśnie dokładnie ten model, więc kilka kadrów Wam pokażę, jak to funkcjonuje. No i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Tutaj mam oczywiście do dyspozycji wagony, wagon ten tak zwany sterowniczy, on jest drugiej klasy, jeden wagon drugiej klasy i wagon restauracyjny. Zresztą jak popchnę kawałeczek, to zaraz Wam się pojawi właśnie ten wagon restauracyjny. Natomiast jeżeli troszeczkę jeszcze pojadę, to pokaże Wam się wagon drugiej klasy. No i oczywiście na końcu się pojawi wagon, że tak powiem, sterowniczy. Proszę bardzo. No to cóż, myślę, że czas na przejażdżkę, a więc zamykam ten kadr i robię kilka kadrów przejażdżki. Nie za dużo, ale kilka ciekawych kadrów. Także naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo de facto nie posiadam jeszcze niczego z ICE4. Także no może kiedyś uda się, no a gdyby się udało też właśnie udźwiękowić ten model, no to na pewno gdzieś tam znowuż pojawi się jakieś krótkie zestawienie właśnie z kilkoma modelami
tych właśnie szybkich pociągów. Ja zamykam tę scenę i pokazuję Wam fajny, mam nadzieję ciekawy przejazd właśnie tego składu. Do zobaczenia. Cześć!